Nad górą zamkową wciąż unoszą się duchy prastarej jaćwieży. Wyczuć tu można wibracje powietrza, tchnienie czasów przeszłych. Jaćwingowie na swą siedzibę obrali miejsce, w którym znajdowane są ślady pobytu człowieka nawet sprzed kilku tysięcy lat. Wystarczy wsłuchać się w szept kamieni świadków niewzruszonych, by usłyszeć historię walecznego plemienia. Tutaj nawet drzewo, świadek czasów minionych, może opowiedzieć legendę o Jegli, dziewczynie mieszkającej niegdyś nad Szurpiłami. Ani o Jaćwingach, ani o wcześniejszych mieszkańcach tych ziem wciąż nie wiemy zbyt dużo. Jednak są tacy, którzy chętnie odkryją przed nami małą cząstkę tajemnic Góry Zamkowej. Posłuchaj ich opowieści. Sama Góra Zamkowa, która jest wysokim i rozłożystym wzgórzem, mając tego typu kilka jakby linii obronnych, już samym swoim widokiem odstraszała potencjalnego przeciwnika. To zaklęśnięcie to jest właśnie ta jakby relikt miejsca, w którym ta brama drewniana umocniona się znajdowała. Jaćwingowie w dużej mierze byli ludem wojowniczym. Ich zagony docierały aż pod Sandomierz Lublin, siejąc spustoszenie. Na Górze Zamkowej oprócz pozostałości tak zwanych militariów, czyli znajdujemy także pozostałości siedzib ludzkich z okresów powiedzmy między VII i VIII wiekiem przed naszą erą, a IV, V wiekiem naszej ery. Góra Zamkowa jako miejsce jest bardzo mało rozpropagowane. Nawet na naszym terenie niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z ogromu, jakim była ta konstrukcja, ta warownia. Wyszło wcześniej, robiąc zwykłe kolczugi nienitowane. Na przyszły sezon prawdopodobnie już będzie pełny warsztat, czyli już od samego drutu do gotowej kolczugi wszystko będzie robione własnoręcznie, poprzez kukanie. Kolekcja zabytków jaćwieckich z wczesnego średniowiecza naszego muzeum do niedawna była bardzo skromna. Dopiero ostatnie badania, które są wyspecjalizowane i stosują najnowsze techniki badawcze, przynoszą dopiero odpowiednie skutki. Teraz dopiero ta ilość zabytków z wczesnego średniowiecza zaczęła wyraźnie rosnąć. Projekt ma na celu przede wszystkim ukazanie tego wielkiego archeologicznego dziedzictwa jaćwieckiego. Projekt składa się z kilku elementów, bo to jest przede wszystkim utworzenie izby jaćwieckiej, która będzie taką swoistą wizytówką tego obszaru. To jest też poprawa trasy turystycznej na Górę Zamkową z ustawieniem tablic, na których będą ciekawe informacje dotyczące jaćwingów. I każda z tablic ma też swojego woja. Ta makieta wzgórza zamkowego jest w oparciu o badania archeologiczne prowadzone na tym terenie przez grupę archeologów z Warszawy. Makietę naszą koruje cały zespół osób, które specjalizują się w różnych dziedzinach. Góra Zamkowa wciąż trwa i nie pozwala o sobie zapomnieć. Nikt nie zliczy, ile wody przepłynęło strumieniem w dolinie, którą prawdopodobnie przekopali dawni mieszkańcy grodu. Woda wciąż płynie. Wsłuchaj się w szmer historii.